Siemanko, z tej strony Eliop, Atari Retrofan. W dniu, w którym mój tata przyniósł pod pachą do domu pudełko z komputerem Atari 65XE, kiedy je otworzyłem, wyciągnąłem z niego sam komputer, wyciągnąłem zasilacz, kable, no gdzieś tam też joystick był upchany, no to zauważyłem, że w pudełku są także dwie książki autorstwa Wojciecha Ziętary, tylko tak na nie rzuciłem okiem pobieżnie, ale że no, książki nie były wtedy najważniejsze tego pierwszego dnia, tylko najważniejsze było podłączyć jak najszybciej komputer i zagrać w coś, no to trafiły gdzieś tam na półkę, na szafie i przeleżały tam kilka dni. Po tych paru dniach, jak już ten zapał grania troszeczkę opadł, troszkę już wyluzowałem z tym ciupaniem, wziąłem obie książki do ręki, najpierw tą grubszą. Była to książka, która chyba nazywała się Instrukcja użytkownika komputera Atari 800XR, coś takiego. Zajrzałem do środka, no ale no, było tam jak podpiąć joystick, jak podpiąć kabelki, jak wygląda klawiatura, więc no taki fachura jak ja takich książek nie musiał czytać, więc szybciutko ją odłożyłem. Ale przy tej drugiej, dokładnie tej, czyli podstawy programowania w Atari Basic, zatrzymałem się trochę dłużej. Otworzyłem, przeczytałem kilka losowych stronek, zobaczyłem masę przykładowych programików, które tam się znajdują. Dosyć krótkich, a to było wtedy no ważne, bo chyba na początku jakiś długi listing do przepisania by mnie zniechęcił. Odpaliłem komputer, no i po przeczytaniu danej sekcji o danym poleceniu przepisałem programik, który dotyczył danego polecenia. I to był taki moment, kiedy poczułem coś takiego fantastycznego w byciu właścicielem Atari 65XE, że w jakiś sposób mam wpływ bezpośredni na to, co zrobi komputer. Że mogę mu wydać polecenie dzięki tej książce i on coś zrobi. Co więcej, no, po paru dniach przepisywania, uruchamiania, czytania tej książki, człowiek załapał, że te wszystkie polecenia można złączyć w jakiś jeden większy program, osiągnąć coś większego i tak jak mówiłem, zacząłem mieć wpływ na to, w jakim kolorze coś się na ekranie pojawi, czy przeleci z lewej strony na prawą, czy ruch joystickiem coś wywoła, czy coś się narysuje i to było niesamowite uczucie. I programowanie pochłonęło mnie wtedy na maksa. I dla mnie właśnie ta książka to takie vademekum dla początkującego właśnie programisty w Basicu. Cenię strasznie pana Wojtka za tą książkę. Miałem swego czasu też z nim fajny kontakt SMS-owy, troszkę żeśmy pogadali o tej książce. Natomiast nie przedłużając, to jest taka podstawa, którą jak się opanuje, to człowiek może zakochać się w programowaniu, a później pojawiły się tajemnice Atari. Tajemnice Atari, czyli magazyn, który początkowo mnie strasznie zniechęcił do siebie, bo praktycznie nic tam nie było o grach, ale jak już liznąłem tego Basica i okazało się, że większość stron w tajemnicach Atari to są listingi programów z jakimiś tam wyjaśnieniami, to zacząłem bawić się w przepisywanie tego wszystkiego. Te listingi, które są w tajemnicach, to w porównaniu do tych, które były w książce, to są ogromne. Czasami to były 2, 3, 4 strony do przepisania, ogromna ilość, ale to, co się potem osiągało dzięki temu, no, wywoływało wow. Ale już totalnie największe wow w tej gazecie dla mnie osobiście zrobił taki cykl 5 linii. Była to taka sekcja w gazecie, w tym magazynie, która była poświęcona na króciutkie listingi nadsyłane przez czytelników. I w całych tych 5 liniach chodziło o to, żeby wysłać do redakcji program, grę, demko napisane właśnie w Atari Basic, które nie zajmowało więcej niż 5 linijek tego języka, czyli no 15 wierszy, czasami więcej jak się korzystało ze skrótów poleceń, czyli ale generalnie miało to zajmować 5 linijek basicowych, i miało coś robić. I co te programiki mi dały? Nauczyły mnie w jeszcze większym stopniu tego Basica, kombinowania. Coraz lepszy byłem w programowaniu, bo kiedy dostawało się taką gazetkę, w której był już dosyć skomplikowany, mimo że krótki programik, kiedy się go przepisało, okazało się, że jest jakaś gra, która powoduje, że coś spada, my coś łapiemy, tu się coś zmienia, ruszamy joystickiem i to wszystko było zawarte w 5 linijkach, to człowiek dopiero dostrzegał, jaki jest power w tym języku. Ale te 5 linii to nie tylko przepisanie i cieszenie się efektem. To była zarypista nauka dla mnie. Dlaczego? Ponieważ po przepisaniu takiego programiku człowiek zaczynał kombinować. Wyświetlałem sobie na przykład pierwszą linijkę tego kodu i była tam jakaś wartość przy poleceniu 10, to ja ją zmieniłem na 20. Odpalałem programik i patrzyłem, co się dzieje. No, w większości przypadków na początku to było tak, że wyświetlał się błąd programu, error online 1 czy tam w innych i dupa z tego była. Ale jak zacząłem troszeczkę myśleć, troszeczkę analizować, co tam jest w tym i umiejętniej zamieniać te wartości, znaki, to mogłem mieć wpływ, co się później po wpisaniu polecenia RAN działo na ekranie. Te kombinowanie sprawiło, że coraz bardziej rozumiałem ten język, coraz dzięki tym programikom wiedziałem, jak te polecenia można ze sobą sprytnie łączyć, co osiągnąć, bo w książce genialnej pana Wojtka każde polecenie i listingi z nim związane były tylko z danym poleceniem. A tutaj już miałem miks totalnie wszystkiego, co zbierało się w jedną całość, która dawała nam naprawdę efekt wow na ekranie. Wow, mówię tutaj pod kątem tego, że to jest coś naprawdę krótkiego i napisanego w Basicu. Więc zacząłem mocno zmieniać te programiki, bawić się tym, uruchamiać, sprawdzać, zapisywać swoje wersje. No, fantastyczny czas był wtedy. Później miałem taki etap, że te programiki, które, jak zresztą za chwilkę zobaczycie, były bardzo nieczytelne, bo tam było wszystko po prostu nadziubdziane w tych paru linijkach. Zacząłem je rozdzielać na takie sekcje, dawać linijki REM, które opisywały, co się dzieje. Program wtedy się zrobił bardzo długi, tam było może nawet 100 linijek czasami, jak ja się zacząłem bawić, ale był bardzo czytelny, przejrzysty, no i zachowywał funkcjonalność oryginału. I właśnie to bym chciał Wam dzisiaj pokazać w tym materiale, jak mały Eliop w wieku 12-13 lat bawił się tymi programikami z tajemnic Atari, jak wyglądała nauka przy pomocy tych 5 linii. No i chciałbym Was zachęcić, że jak macie możliwość przepisania skądś, zresztą no PDF-a tajemnic Atari można ściągnąć z neta, można przepisać programik i właśnie w ten sposób się pobawić, zmieniając różne wartości, patrząc, jaki będzie efekt, albo po prostu przepisać dany pięciolinijkowiec i zobaczyć, co dana osoba była w stanie zawrzeć w tych 5 linijkach i jaki efekt to przynosiło na ekranie. Zapraszam. Ok, zaczynamy od wczytania Basica. Ja akurat wczytuję Turbo Basica, natomiast 5-linijkowce generalnie były pisane pod Atari Basic, także nie ma wymagania, żeby to był właśnie Turbo Basic. Mi jest tak wygodniej, bo jest tam obsługa bezpośrednia stacji dyskietek, łatwiej mi jest zapisywać, no wolę generalnie i wszystko szybciej działa, ale te wszystkie programiki możecie normalnie uruchomić po włączeniu Atarynki i zwykłego Basica. Na dzisiaj przygotowałem dwie takie gry, które pojawiły się w 2. i w 3. numerze Tajemnic Atari. Pierwsza to zbieracz, druga to łapacz. Pierwsza jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o te 5-linijkowce, z 2 powodów. Damy sobie dir i wczytamy programik. Load zbieracz, bas. Wyjątkowa z 2 powodów. Pierwszy powód jest taki, że gra ta nie działa właściwie, mimo zgodnego przepisania, używając generatora kodów kontrolnych. Później w kolejnym numerze przepraszali za to, że wkradły się błędy i każde następne 5-linijkowce już, które się pojawiały aż do upadku tajemnic Atari, były już ok. Ten pierwszy nie działa tak, jak powinien, coś schrzanili przy przepisywaniu, przy drukowaniu. A drugi powód jest taki, że to jest programik, który został nasłany przez widza w formie 5 linijek, ale ponieważ ta osoba stosowała bardzo dużo skrótów, to po wydrukowaniu i po wydrukowaniu pełnych nazw poleceń, no, zajmowało to sporo więcej niż powinno zajmować, więc w tajemnicach Atari rozbili to na 6 linijek, ale generalnie jest to 5-linijkowiec, który się prezentuje tak, jak teraz widzicie na ekranie. Generalnie jest to totalny chaos, jeżeli tak można powiedzieć, więc na początku takie coś może totalnie przerażać, bo żeby zmieścić się w 5 linijkach, to trzeba każde polecenie odgradzać dwukropkami, trzeba się upchać na maksa w każdej linijce, wykorzystując 3 wiersze na każdą linijkę i to nam daje te 15 wierszy. No tutaj jest wyjątek, tak jak mówiłem. No ale generalnie zacznijmy od uruchomienia i pokazania Wam, tylko wezmę sobie joystick do ręki, co to była za gra. Uwaga, pierwszy programik z cyklu 5 linii w na łamach tajemnic Atari, zbieracz. Odpalamy, narysowała się plansza, no i my się poruszamy joystickiem, widzicie, tym kółeczkiem i musimy zebrać wszystkie x'y. Tylko x'ów powinno wygenerować 10, generuje 2, zresztą tam z boku mamy 10, zbierzemy jednego, to będzie sygnał dźwiękowy i już jest 9 do zebrania. 8, no a reszta się nie wygenerowała, ale abstrahując od tego, to jest teraz nieistotne. Jak widzicie, nie możemy wyjść poza obszar, poruszamy się joystickiem, jak Bozia nakazała, wszystko ładnie, pięknie. No i co taki, odłożę sobie Joya, co taki 8-letni, Boże, 12-13-letni Eliop robił? Eliop sobie listował programik, na przykład pierwszą linię, no i patrzył, co tu można zmienić. Nie znałem kompletnie poleceń POKA, no jest to jakieś 82,0. No to Eliop dużo nie myślał i dał sobie tutaj piąteczkę na przykład. Wcisnął return, no i odpalił jeszcze raz programik. No i co się stało? Cała plansza przesunęła nam się o 5, to jakby pozycji w prawą stronę. Czyli już wiedziałem, że POKA to jest polecenie, dzięki któremu można ten lewy margines, który standardowo po włączeniu komputera wynosi 2 znaki, zmniejszyć do zera, czyli żebyśmy byli od krawędzi, albo przesunąć w drugą stronę. No ale jaki to dało efekt w grze? No, gra miała zaprogramowane, że możemy jechać w prawo maksymalnie 20 pozycji, a tu przesunęliśmy się tym pokę trochę w bok i już się nie da iść bardziej w prawo. W lewo znowu się da i rysujemy kropeczki. No to już mi dało do myślenia. No to co robiłem dalej? Wylistowałem sobie tą pierwszą linię, zmieniłem jednak z powrotem na 0, żeby było od początku, ale wpadłem na inny pomysł. Skoro ta plansza zajmowała pół ekranu, no to zrobiłem sobie tutaj więcej, przepraszam, sobie poprawię, zrobiłem sobie tutaj więcej miejsca i dodałem 10 kropek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tą resztę sobie wciągniemy. Znowu dałem Enter. No i patrzcie, co się stało. Odpalamy. I zdecydowanie powiększyłem nasze pole gry. No i byłem już mega zadowolony z siebie, bo już teraz sam mogłem zdecydować o poziomie, że tak powiem, skomplikowalności, w cudzysłowie. Teraz już miałem wielkie pole, ale kurde, nie da się iść dalej. Pole jest duże, ale nie możemy go przekroczyć, bo zwiększyliśmy te 10 kropek, ale gdzieś jest jakaś linijka, która odpowiada, gdzie możemy maksymalnie dojść joystickiem. No to co Tomek zrobił? Tomek zaczął dalej kombinować. Odszukał sobie tutaj linijkę, która dotyczy joysticka, czyli linijka 4. No i przyszło mi pierwsze do głowy, że tu jest 20. X musi być większe od 20. No to, no to my dodaliśmy 10 kropek. No to zmienimy to na 30. Dałem 30, odpaliłem. No i patrzcie teraz. I brawo. I mogę dojeżdżać do tej krawędzi tak jak chciałem. No i już satysfakcja była coraz większa. Później tak sobie wpadłem na pomysł, kurczę, no przecież na Atari mamy klawisze, które na tej pionowej ściance mają bardzo ładne znaki graficzne, więc czemu mamy jakieś X zbierać, jak możemy na przykład coś ładniejszego? No i linijka z X-ami to była druga, znaczy z X-ami, no tak, z X-ami. No i Tomek sobie tutaj wjechał na tego X-a i na przykład sobie zmienimy na serduszko, gdzieś tu było. O, proszę bardzo, na serduszko. I gra będzie polegać na zbieraniu serduszek. Odpalamy run, no i popatrzcie, zamiast X-ów mamy serduszka i możemy za nimi gonić, prawda? Czyli zrobiliśmy już tak, możemy mieć wpływ na to, jak bardzo sobie planszę przesuniemy od marginesu, możemy ją powiększyć, możemy sprawić, że tym joystickiem dojedziemy do samej krawędzi, ale jak tak sobie gramy, zauważyłem, że 10, która odlicza nam zebrane te punkciki, znajduje się na polu gry, no, trzeba by ją kurczę przesunąć. No to znowu listing, no i zacząłem kombinować, gdzie ta 10 jest. Wyświetliłem sobie linię 4, nie, linię 5, też nie, linię 6, i tutaj mamy 10 minus P, czyli to są te nasze punkty, które nam odejmuje po każdym zebraniu, a tutaj jest polecenie position. Jest 30, czyli 30 linijek w bok, ale że my potrzebujemy się jeszcze bardziej przesunąć w bok, no to zmieniłem to na 35. Uruchomiłem z powrotem i popatrzcie, i 10 przesunięta. No i właśnie w ten sposób za każdym jednym razem, kiedy w moje łapy wpadały tajemnice Atari, dostawałem taki listing, zacząłem po prostu kombinować, zmieniać. Oczywiście takie głupoty też można zmieniać, jak na przykład czas można napisać time po angielsku, możemy robić wersję niemiecką, angielską, polską gry, tylko ten time się pojawi dopiero jak skończymy grę, ale że tu jest błąd właśnie z tymi 2, a nie 10 serduszkami, no to jej nie skończę tutaj na ekranie, ale chodzi mi o to, że można było naprawdę sporo rzeczy pozmieniać i cieszyć się, że tak powiem, nową funkcjonalnością gry. Oczywiście sporo rzeczy po zmianie, jakie zmieniliśmy, no to już się robiła trochę dupa, bo na przykład nie chciało działać, prawda? Nie wiem, zmienimy tutaj teraz te losowanie na 50. Zobaczymy, co się stanie. O, nie pojawiły się w ogóle teraz serduszka, Czyli już wiedzieliśmy, że coś tam jest nie tak, że tego lepiej nie ruszać i wrócić do poprzedniej wartości. Oczywiście nigdy nie robiłem tak, że zmieniałem zbyt dużo rzeczy jednocześnie, bo potem się człowiek całkowicie gubił i już nie wiedział, co było dobrze, co było źle. Ale zabawa z tym była naprawdę przednia. Jeszcze mam jedną rzecz, pokażę. Fajnie też można było się bawić joystickiem. No jeżeli tutaj jest 7, tutaj 11, no to wpadłem na pomysł, że może to jest lewo-prawo. Zaraz się okaże. I podmieniłem 11, a tutaj dałem 7. Wcisnąłem Enter, odpaliłem gierkę, bierzemy joystick i teraz to ruszam w prawo, nic się nie dzieje. Ruszam w lewo, a on jedzie w prawo. Ja ruszam w prawo, a on jedzie w lewo. I znowu kolejna rzecz, którą zmieniłem, którą miałem wpływ na to, co się dzieje na ekranie. No tak wyglądały te zabawy moje. Pokażę Wam jeszcze drugi programik, który tam sobie przepisałem. Łapacz. Load D, łapacz bas. No i tutaj już taka gierka troszeczkę, myślę, lepiej wyglądająca. Więc robimy sobie listing, popatrzcie. Mniejszy chaos, bo programik jest krótki, ale już takie wprawne oko programisty może tam zauważyć, że jest małe o, czyli pewnie to coś będzie, skoro łapacz, no to będziemy coś łapać, więc jeżeli łapać, no to coś musi spadać, więc podejrzewam, że te o będzie spadać. W drugiej linijce też mamy taką zrobioną, taki koszyczek jakby, to pewnie tym będziemy łapać te spadające o. No to co, sprawdzamy, odpalamy sobie programik, no i rzeczywiście na dole punkty, rzuty, ja się poruszam tym koszykiem, zlicza nam ile jest łącznie rzutów, ile z tego złapanych, czyli punkty, widzicie? I taka gierka. No i znowu standardowo Tomek zaczął myśleć, co tu można sobie pozmieniać. Wyświetliłem linijkę pierwszą, no tutaj jest zrobienie marginesów, przywołanie trybu graficznego, pierwsze jakieś tam zmienne, nadanie im wartości. Tutaj znowu jest joystick, czyli lewo-prawo machanie, ale jest na przykład tutaj rysunek tego koszyczka i rysunek o. No to możemy na przykład sprawić, żeby to coś, co spada, bardziej przypominało na jakąś rakietę, która w nas leci, czyli zrobimy na przykład taką kreskę w dół, będziemy kreski łapać. Nie będziemy łapać koszyczkiem, tylko na przykład zrobimy taką ścianeczkę, damy tu, damy ścianeczkę na dole i damy ścianeczkę z tej strony. Takie coś zrobimy. Wciskamy Enter, odpalamy gierkę. No, coś mi nie wyszło, ale w każdym razie... No właśnie, i takie też efekty się pojawiały, widzicie? Coś pokombinowałem, ale nie wyszło do końca tak, jak chciałem. No, spada nam już pocisk, nabój, ale już coś zrypaliśmy z tym przemieszczaniem obiektu, z tym koszykiem na dole. No to znowu wyświetlamy sobie, to była linijka druga i zaczynamy kombinować, co tam zepsuliśmy. No i już wiadomo co, bo nie mamy tutaj spacji. Musimy dać tak. I teraz powinno być dobrze. Też jest źle. Jeszcze raz. Drugą linijkę sobie jeszcze raz wyświetlimy. Aha, bo tam nam się już skończyło miejsce 3 wierszy, więc robimy tak. Zastosujemy skrót od pozycjon do pos. Tutaj też zastosujemy skrót, więc zyskujemy troszkę miejsca. Dajemy teraz tutaj to, spacja, pyk i Enter. I teraz powinno grać. O, mamy już koszyczek, mamy nabój i możemy łapać naboje. No mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. W ten sposób właśnie dzięki panu Wojtkowi Ziętarze, dzięki tajemnicom Atari, dzięki kombinowaniu z tymi programikami 5 linii, z zamienianiem wartości, w ten sposób się bawiłem, uczyłem i dzięki temu jestem na takim etapie wiedzy, jeżeli chodzi o Basica, na jakim jestem. Nie jest jakiś wybitny poziom, absolutnie. Tutaj się nie umywam do większości osób, które gdzieś tam komentują u mnie, a piszą programiki. Ale mam pojęcie, umiem coś zrobić, umiem nad czymś zapanować i sprawia mi to nadal ogromną frajdę. No i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was zachęciłem, żeby się troszkę pobawić, pokombinować na bazie gotowych programów, patrzeć, co się zmienia, jaki się ma wpływ na to. Za niedługo pokażę Wam jeszcze inne programiki, które jakieś ciekawsze wyłowię wśród wszystkich tajemnic Atari, które mam. Zrobię taki jeden odcinek właśnie z kilkunastoma 5-linijkowcami, żeby Wam pokazać, jakie cuda potrafili ludzie zrobić i jakimi się cudami dzielili na łamach tajemnic Atari. Dzięki za obejrzenie. Na razie.